No cały czas staram się pozytywnie podchodzić do naszej pracy. Staramy się grać z tą swoją filozofią, wdrażać w schematy gry. Dzisiaj Wisła okazała się lepsza. Chyba jednak zasłużyli na to zwycięstwo, ale może nie tak, nie na takie wysokie. Cóż, no, szkoda tych 4 bramek straconych, bo jest to trochę za dużo. Mieliśmy swoje sytuacje, mecz mógł potoczyć się inaczej. Ciężko tu coś na gorąco powiedzieć, na pewno analizę przeprowadzimy. Teraz mamy 2 tygodnie przerwy, musimy ciężko pracować nad naszymi mankamentami, bo jest ich trochę. Dzisiejszy mecz to pokazał i na pewno głowy do góry i mamy następny mecz z Jagiellonią i u siebie musimy go wygrać. No myślę, że ta bramka na 2-1 strzelona przed końcem pierwszej połowy. Nawet nie mieliśmy czasu jej odrobić w pierwszej połowie. Sędzia od razu zakończył mecz. Myślę, że to był taki kluczowy moment. Niepotrzebnie parę strat mieliśmy z przodu i w środku pola, także na pewno na to musimy być uczuleni i tutaj Wisła dobrze nas kontrowała. Była lepszym zespołem i nic, my musimy dalej pracować i dążyć do tego, żeby następne mecze wygrać.